Skromny prezencik od Stowarzyszenia Uniwersytet Złotego Wieku. 29 listopada w Gorlicach na zaproszenie Uniwersytetu Złotego Wieku z prelekcjami wystąpili profesor dr habilitowany Janusz Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i dr Wacław Szczepanik z Krakowskiego Muzeum Historycznego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Do Niepodległości, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego. Całość tłumaczono na żywo na język migowy. Prelegenci przedstawili m.in. sytuację w Gorlicach i okolicznych miejscowościach w początkach I wojny światowej, uczestników tych wydarzeń i biogramy lokalnych legionistów na bazie słownika legionistów polskich 1914-1918. Uczestnicy spotkania mogli odszukać wśród około 47 tysięcy żołnierzy legionów swojego przodka i zapoznać się z materiałem dotąd zebranym w słowniku legionistów polskich 1914-1918 opracowywanym przez Ewę Kozłowską i profesora Janusza Ciska. Zdarzyła się taka okazja, by spotkać się z publicznością tutaj w Gorlicach, mieście, które w okresie I wojny światowej było na łamach prasy światowej, bo tutaj 2 maja doszło do słynnego przełomu w działaniach wojennych, który doprowadził do odzyskania Przemyśla, a później Lwowa. Lwów został utracony jeszcze 29 sierpnia 1914. Ale żeby doprecyzować, na czym nasza działalność, całej naszej trójki, która tutaj jest obecna, i jeszcze jednego badacza, Łukasza Wieczorka, który pracuje i nie mógł dzisiaj z nami być, polega. Otóż, jak Państwo widzicie na ekranie, zebraliśmy około 48 tysięcy nazwisk legionistów i większość z nich posiada opis. Ten opis oczywiście różni się objętością, zależnie od tego, czy ktoś prowadził jakąś szerszą działalność, czy też był, jak to się niesłusznie mówi, prostym człowiekiem. Poszedł ze swojego warsztatu pracy do legionów, czy też z zagonu i po zakończeniu działań powrócił do swoich lokalnych społeczności, często nie pozostawiając wielkich śladów w archiwaliach. I nasze spotkanie nakierowane jest na to, aby poprzez zaprezentowanie różnych aspektów pokazać także taką listę legionistów, pytając Państwa, czy w oparciu o takie źródła jak Wasz rodzimy autor, który napisał pięknie ilustrowaną pozycję, no właściwie albumową, Gorliccy Legioniści, czy w lokalnych archiwach, czy też w pamięci zbiorowej, a może tylko rodzinnej, zachowały się jakieś dodatkowe pamiątki? Skończyło się na tym, że 3/4 armii niemieckiej w 1914 roku znajdowała się na froncie przeciwko Francji, a 1/4 przeciwko Rosji. Austriacy, podobnie jak Niemcy, mieli 2 wrogów. Rosję oraz Serbię. Na południu, czyli na tym froncie, który nas najbardziej interesuje z punktu widzenia dzisiejszego wykładu, armia austriacka, czy też armia austro-węgierska wykonała pierwsze ruchy ofensywne także pod koniec sierpnia 1914 roku, wyprowadzając uderzenia wzdłuż Wisły w kierunku na Lublin i dalej na Warszawę oraz na północ od Lwowa. O tyle, o ile w początkowym okresie działań wojennych rzeczywiście armie austro-węgierskie odnosiły duże sukcesy, rozbijając pograniczne oddziały rosyjskie oraz dochodząc pod Lublin, pod Komarów, to już na początku września 1914 roku nastąpił ogólny odwrót wymuszony na działaniami rosyjskimi. Przed chwilą zakończył się wykład, który prowadził pan Wacław Szczepanik z Muzeum Historii Miasta Krakowa. Gorlice to jest taka wyjątkowa miejscowość, jeśli chodzi o historię Legionów, prawda? Znaczy o historię Legionów nieco mniej. Podczas I wojny światowej na pewno Gorlice były wyjątkowe ze względu na działania wojenne, które toczyły się w najbliższej okolicy. To właśnie tutaj, w maju 1915 roku, miało miejsce główne uderzenie państw centralnych 11. Armii Niemieckiej, wspieranej przez jednostki austro-węgierskie, które doprowadziło do wyparcia Rosjan z Galicji, do odrzucenia ich daleko, daleko na wschód, za Lwów, za Brzeź Litewski. Gorlice, jeżeli chodzi o ruchy legionowe, są ważne pod tym względem, że stąd
do Legionów poszło bardzo dużo miejscowej inteligencji, miejscowych działaczy niepodległościowych. Mieliśmy okazję się o tym przekonać, ponieważ wśród publiczności było kilka osób, które pochwaliły się przodkami w Legionach oraz znajomością z potomkami tych legionistów. Dostaliśmy od nich sporo materiałów. Czy coś na ten temat, coś ciekawego się wydarzyło, bo widziałam, że przysłuchiwał się pan rozmowom? No, zdecydowanie. Jest to bardzo ciekawe, to co się wydarzyło. To zainteresowanie ludzi, zainteresowanie historią, która wydarzyła się 100 lat temu. To jest bardzo pozytywnym aspektem tych naszych spotkań. No, takie inicjowanie, takie wzbudzanie zainteresowania właśnie tą przeszłością, tą pamięcią o przodkach, którzy zrobili bardzo dużo dla Polski, dla odzyskania przez nią niepodległości. On był gimnazjalnym pewnie, profesor, ale tutaj pracował. Może być istotnie tak, jak państwo mówicie, że on poszedł jako młody chłopak, a profesorem został po pierwszej wojnie światowej, a my tej wiedzy nie możemy posiadać na podstawie tych przypisów. No, ale był. Jan Sikorski. To panie Wacławie, zanotujemy tą. Jan Sikorski, 1896. Nie, no jest Zygmunt albo Złocz. W literaturze nie tylko publicystyce historycznej, ale też literatury naukowej spotyka się ciągle to samo określenie, że Józef Piłsudski jest twórcą Legionów Polskich. To nie jest prawdą, prawda? No nie jest, oczywiście. No więc dlaczego utrzymuje się taką zmitologizowaną, jak pan słusznie używa tego określenia, informacji? Był komendantem pierwszej brygady. Był komendantem pierwszej brygady. Nie ulega wątpliwości, że to ruch wojskowy, który zainicjowany był przez Piłsudskiego długo przed 14 rokiem, doprowadził do przygotowania kadr. Nie ulega też wątpliwości, że w dniach 30-31 lipca 14 roku przy ulicy Dolnych Młynów w Krakowie doszło do takiej konferencji pomiędzy polskimi drużynami strzeleckimi, które wyszły z pnia narodowej demokracji, które prowadziły jakby równoległą działalność. Była wspólna komisja regulaminowa i terminologiczna, także nie było jakiejś rywalizacji, natomiast no, tak jak to między ludźmi. Chcieli oni prowadzić osobną działalność. Ja jeszcze mam jedną prośbę. Czy ktoś z państwa wie na pewno, że miał przodków w Legionach i chciałby nam pozostawić jakieś informacje? Bo chętnie porozmawialibyśmy o tym, nagralibyśmy takie wystąpienie. Bardzo zapraszamy, żeby pani została. Jesteśmy po spotkaniu w Gorlicach, gdzie zapytaliśmy publiczność, czy mają jakieś w rodzinie pamiątki legionowe, albo gdy członkowie są rodzin powiązani z tymi, którzy służyli w latach 14-18. I zgłosiła się pani, mówiąc, że... Jestem chrześniaczką. Legionisty. Jak się nazywał? Konstanty Jabro. Konstanty, bardzo znana postać tutaj. Także no, w czasie okupacji ojca nie było i wujek się mną zaopiekował, moją mamą. Aha, i stąd był ojcem chrzestnym. Ojcem chrzestnym. I w każdym razie pracował długo, pracował na rafinerii nafty, tylko tyle wiem. I byłam na pogrzebie wujka. Kiedy to było? No, lata... Ja już nie pamiętam roku, ale 60, 70 któryś roku. Taki szlachecki, taki no, był potężny mężczyzna, taki bardzo dzielny. Zainspirowało mnie to, gdyż jako małe dziecko zawsze słyszałam o tych legionistach i był to mój wujek. Jak się nazywał? Gąsiorek z terenu Kobylanki. I chciałabym poznać w ogóle historię i dzieje tak dokładnie, dogłębnie, bo zawsze słyszałam, ale to były takie urywki tylko słów. Czyli oczekuje pani, że gdy się słownik legionistów ukaże, że będzie tam nieco więcej niż taka pamięć z okresu dzieciństwa rodzinna? Myślę, że tak. A proszę powiedzieć, czy w rodzinie ta pamięć była pielęgnowana, to znaczy chętnie o tym mówiono, czy raczej starano się dzieciom nie zaprzątać głowy? Raczej niektóre fakty ukrywano przed dziećmi. Nie zaprzątano głowy nam. My jako tylko tak urywkami żeśmy słyszeli, że takie rzeczy miały miejsce w naszej na przykład rodzinie. Wiele rzeczy było zatajanych.
Znaczy chodziło o bezpieczeństwo, prawda, bo to były czasy PRL-u, więc taka historia rodzinna nie była wówczas w cenie, tak jak dzisiaj. Tak, tym bardziej, że mówię, miałam rodzinę dość liczną i różne takie historyczne wątki właśnie na to, do tego się przyczyniły, że no nie wszystkie historie były mówione. A proszę powiedzieć, czy on pracował tutaj, czy brał udział w jakiejś działalności Armii Krajowej w okresie II wojny światowej, czy po wojnie był jakoś aktywny? Z tego co wiem, to pracował na roli, także nie udzielał się, ale w okresie II wojny światowej brał udział no, w konspiracji i w różnych takich akcjach. Rozumiem. Czy może pani jeszcze przetrzepać stare szuflady w poszukiwaniu może zdjęć, może legitymacji? Myślę, że tak, że jest to aktualne, dlatego że mój kuzyn interesuje się bardzo historią i pielęgnuje wszystkie sprawy. No, na pewno myślę, że są gdzieś tam zakurzone te wszystkie zdjęcia, dokumenty, nawet w walizkach takich starych. Także myślę, że jakiś historyk, jak zająłby się, można powiedzieć, historią naszej rodziny, miałby wiele do powiedzenia. Serdecznie dziękuję. I wszystkim przypominam, przez aplauz zadecydowaliście, że spotykamy się za tydzień tutaj o 10:30. Będzie kontynuowany temat Legionów Polskich w kontekście żołnierzy, legionistów z ziemi gorlickiej. Informacja o tym, że jest taka propozycja wysłuchania ciekawych wykładów w osobie pana profesora i pana doktora, spotkania się z historią, tą niezbyt odległą przecież, ale chyba najmniej znaną przez czas jednak PRL-u, no, pozwoliła nam dzisiaj przybliżyć tę wiedzę o okresie pierwszej kadrowej Legionów Piłsudskiego, czyli tego ruchu, który pojawił się u progu pierwszej wojny światowej. A że Gorlice wspominają tę pierwszą wojnę światową przez fakt rozegrania się tutaj jednej z największych bitew na froncie wschodnich. I zniszczenia miasta, które no, front przebiegał przez środek miasta, można powiedzieć, okupacji wojsk rosyjskich, ostrzeliwania przez austro-węgierskie wojska centrum miasta. To wszystko oczywiście skłaniało nas do tego, aby poznawać tę historię. No, była w roku 2015 setna rocznica bitwy pod Gorlicami, więc poświęciliśmy dużo czasu. Był chyba zlot nawet rekonstruktorów. Oczywiście, że tak. No, było wielkie to wydarzenie. No bo szczerze powiedziawszy, w tejże bitwie brali udział narody w zasadzie całej Europy, prawda? Przynajmniej tej Europy od Niemiec począwszy, prawda, na wschód. W centrum jakby miasta Gorlice, na najwyższym wzgórzu, jest bardzo pięknie zachowany cmentarz, nekropolia z I wojny światowej, gdzie spoczywa ponad 830 żołnierzy trzech armii, które tutaj walczyły. Oczywiście w całym powiecie gorlickim jest tych cmentarzy 54. Natomiast tutaj jesteśmy wdzięczni, bo ten wykład pozwala nas wprowadzić w atmosferę 2018 roku, setnej rocznicy odzyskania niepodległości, i kolejne wykłady będziemy poświęcać właśnie tym wydarzeniom. I w tym jeszcze roku akademickim w grudniu, w 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, a równocześnie już w roku 2018, kiedy to będzie też cykl i wycieczek edukacyjnych, i wykładów, i prelekcji, tak żeby wzbogacać wiedzę. Bardzo się cieszymy i dziękujemy organizatorom, przede wszystkim za to, że no, jak państwo widzieli, panie też potrafią się, mówię panie, bo 99% słuchaczy to są słuchaczki, potrafią się aktywizować, być aktywne, nawet w tych większych wydarzeniach lokalnych brać udział na zasadzie wolontariatu. Serdecznie państwu dziękuję. Było mi naprawdę całej naszej ekipie przyjemnie tutaj
przybyć i wysłuchać. I mamy nowych legionistów, nowe zapisy. Także serdecznie Państwu raz jeszcze dziękuję.